Od soboty kierowcy pojadą nową, blisko dwukilometrową jezdnią ulicy Kosmonautów. Drogowcy rozpoczną tym samym przebudowę jezdni północnej, tej, po której dotychczas poprowadzony był ruch. Docelowo na ulicy Kosmonautów od ulicy Fieldorfa do kąpieliska Glinianki będą dwa pasy ruchu w każdą stronę. Ponadto w pobliżu planowanego szpitala powstała duża pętla autobusowa. Po stronie południowej nowej jezdni wybudowany został nowy oświetlony chodnik, a w obu kierunkach powstaną też drogi rowerowe. Kompleksowa przebudowa ulicy Kosmonautów na tym odcinku jest realizowana w ramach dokończenia obwodnicy Leśnicy. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec tego roku. Jest dofinansowana ze środków unijnych, a jej koszt to ponad 181 milionów złotych. Po Wrocławiu rowery jeżdżą od dawna, ale rowerowy Wrocław z prawdziwego zdarzenia budowany jest od 2007 roku, gdy system dróg rowerowych mierzył 145 km. Wtedy też, 15 lat temu, utworzono we Wrocławiu funkcję oficera rowerowego, czyli człowieka, który dba o rozwój infrastruktury rowerowej i popularyzację jazdy jednośladem. Był nim przez ten czas Daniel Chojnacki. Pod jego okiem sieć dróg rozrosła się do blisko 400 km, a do tego do dyspozycji rowerzystów jest ponad 370 km tras na wałach i w parkach oraz 640 km w strefach ruchu uspokojonego. Teraz nadszedł czas na zmiany. Nową oficerką rowerową zostanie Katarzyna Kusowska z zespołu mobilnej aktywności w Urzędzie Miejskim Wrocławia, która stawia przed swoim zespołem nowe cele i czas ich realizacji do 2030 roku. I między innymi o nich porozmawiamy z nową oficerką w przyszłym tygodniu na naszym kanale YouTube'owym. Dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół i przedszkoli z programem Nasz Wrocław. Dzieci osób, które posiadają aktywny status Nasz Wrocław Max, czyli są we Wrocławiu zameldowane, uzyskają dodatkowo 50 punktów w rekrutacji do wrocławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 90 punktów do szkół podstawowych. Dodatkowe punkty, 30 w rekrutacji do przedszkoli oraz 80 do klas pierwszych szkół podstawowych, będzie można otrzymać posiadając wyłącznie aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław. Rekrutacja do wrocławskich szkół podstawowych na rok 2023-2024 planowana jest na 3 marca, a do przedszkoli 22 marca. Szczegółów szukajcie na naszym portalu www.wroclaw.pl. Nocny Wrocław Półmaraton to flagowa impreza biegowa w stolicy Dolnego Śląska. Imprezę zaplanowano na 17 czerwca, a zapisy na wydarzenie już wystartowały. Pomimo dużego zainteresowania wciąż możecie wziąć udział i sprawdzić się na dystansie około 21 km, a gwarantujemy, że to wyjątkowe wydarzenie w skali całej Europy. Zawodnicy startują pomiędzy 21 a 22 i po zmroku przemierzają ulice miasta 100 mostów. Trasa mieni się od iluminacji i wyjątkowych opraw, a wspaniałego anturażu dodają kibice zgromadzeni na trasie biegu i na Stadionie Olimpijskim, gdzie znajduje się start i meta imprezy. W tym roku przygotowano około 8 tysięcy pakietów startowych. Na koniec podpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, co zrobić z choinką i innymi świątecznymi ozdobami, których nie zamierzamy już używać w kolejnych latach. Jeżeli nie musimy, to nie wyrzucajmy, a na przykład oddajmy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeśli jednak naturalne drzewko nie nadaje się już do użytku, wystawmy je w okolicy wiaty śmietnikowej, najlepiej w dniu odbioru odpadów bio, lub jeśli jest dużych gabarytów, odwieźmy na Pszoka. Plastikowe ozdoby i sztuczne choinki wyrzućmy do śmietników na tworzywa sztuczne. I to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dziś. Po kolejne podsumowanie zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.